Szczęść Boże, Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest radca prawny pan Paweł Pelc. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, witam państwa, witam pana redaktora. Dzisiaj minister sprawiedliwości zaprezentował, czy można powiedzieć rozpoczął, zainaugurował, wystartował system losowego przydziału spraw w sądach. Jak pan patrzy jako prawnik, jako obywatel też, no, który może mieć do czynienia kiedyś z sądami, dobrym rozwiązaniem jest właśnie to losowe przydzielanie spraw, a nie na podstawie decyzji szefa wydziału w sądzie? Znaczy ja myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo jest to też szansa tak naprawdę na co? Na podniesienie jakości kadr w sądach, no bo po prostu teraz już nie będzie tak, że ktoś się może w jakiejś wąskiej działce wyspecjalizować, tylko te sprawy będzie dostał, tylko po prostu skoro będzie z losowania, no to sędziowie będą musieli być bardziej wszechstronni, więc to jest no, szansa na to, że po prostu jakość orzecznicza może nam wzrosnąć, jeżeli no, będą mieli motywację do tego, żeby poszerzać swoje umiejętności, żeby nie ograniczać się w jakichś wąskich tych. No i też to zwiększy obiektywizm, no bo nie będzie ryzyka, że tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego daną sprawę dostał sędzia X, a nie Y, więc teraz to los będzie o tym decydował, czy system w zasadzie, tak, który będzie tym sprawiał. Więc mi się wydaje, że stąd, jeżeli to dobrze zostanie w praktyce wprowadzone przez sądy i sędziowie na to prawidłowo zareagują, to jest to szansa na to, żeby lepiej sądy funkcjonowały. Przynajmniej może być to szansa. A rzeczywiście były, że tak powiem, zasadne zarzuty, że ten system, który był do tej pory, znaczy i w wielu sądach jeszcze będzie obowiązywał, bo na razie mówimy o programie pilotażowym, od nowego roku we wszystkich sądach będzie ten losowy dobór spraw. Rzeczywiście ten system, który mamy jeszcze, on stwarzał możliwość manipulowania postępowaniem sądowym? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Znaczy, postępowaniem sądowym, no, to jest tak, że z góry wiadomo, że no, sędzia komputerem nie jest. Każdy sędzia przychodzi z jakimś swoim doświadczeniem życiowym, z podejściem. Jeden sędzia jest surowszy, drugi bardziej bierze pod uwagę, nie wiem, interesy Skarbu Państwa, trzeci ma też jakieś tam inne doświadczenia. Jeden jest bardziej dogłębnie przygląda się sprawom, inny no, jest ma za dużo tych spraw i nie jest w stanie wszystkim odpowiedniej uwagi poświęcić. Jeden ma no, taką linię orzeczniczą, która utrzymuje się w apelacji, inny ma taki, gdzie no, duża część jego wyroków jest uchylona. Więc oczywiście do jakiego sędziego sprawa wpłynie, ma to znaczenie na orzeczenie. Ja tu nie mówię oczywiście o tych kwestiach stricte politycznych, z którymi chociażby mieliśmy do czynienia w poprzedniej kadencji, gdzie no, pewne sprawy trafiały do sędziów o określonych poglądach politycznych, mimo że sędziowie tych poglądów mieć nie powinni, ale też w takim normalnym funkcjonowaniu no, mogło to mieć wpływ na to, jakie było orzeczenie w danej sprawie, do kogo ta sprawa trafiła. Teraz minister Ziobro zapowiada, że sędziowie będą równomiernie obłożeni pracą. Miał pan też takie informacje, docierały do pana, nie wiem, może od kolegów, prawników, skargi sędziów, że niektórzy są przeciążani, a inni mają większe względy przewodniczącego znaczy, wydziału, dostają mniej spraw. Tutaj nie mam takiej wiedzy, więc trudno mi się wypowiadać, więc też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście sprawa sprawie nierówna, czyli jeżeli przydział będzie po prostu, że każdy dostanie po x spraw, no to może się okazać, że część tych spraw bardzo szybko da się załatwić, a część nie, więc też zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo mówię, bo sam tylko liczba spraw o niczym nie mówi, tak? Czyli dobrze, że mamy najpierw pilotaż w trzech tak, sądach. Bo to po prostu pozwoli sprawdzić, jak to działa i jakie są też ewentualnie konieczność dodatkowego
ingerowania w ten proces. Natomiast niewątpliwie też jest bardzo dobrze, że będziemy mieli docelowo ten mechanizm losowania spraw, bo to też powinno zwiększyć przejrzystość funkcjonowania sądów i osłabić potencjalne oskarżenia o różnego rodzaju nieprawidłowości, czy związane z przydziałem spraw, czy z doborem sędziów, no tak, czy z oskarżeniami korupcyjnymi. Mogła być możliwa sytuacja i tak jak wynika ze skarg wielu osób, które trafiały na salę sądową w różnym charakterze, że czuli, że jakby proces jest ustawiony w tym sensie, że przewodniczący wydziału kierował daną sprawę do sędziego, no, który jakby orzekał jakimś, nie wiem, czy po myśli przewodniczącego, czy w jakimś tam uzgodnieniu. Teoretycznie tak mogło być, czyli teraz w zasadzie będzie to później. Przynajmniej formalnie nie powinno tak być, czyli jeżeli byłyby takie przypadki, to byłyby patologie, które należy wyeliminować, no bo sędziowie po to są niezawiśli, by właśnie takie przypadki nie miały miejsca. Natomiast niewątpliwie, jeżeli to nie człowiek będzie decydował, tylko jakiś algorytm, to zwiększa po prostu przejrzystość i pozwoli odsuwać podejrzenia tego typu, bez względu na to, czy to miało miejsce, czy nie, bo mam nadzieję, że nie. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu nawet nie można było pomyśleć, że coś na rzeczy jest. Czyli pomysł ministra sprawiedliwości, to co wpisano do ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy też swego czasu krytykowanej mocno przez środowisko, tak naprawdę może przysłużyć się do poprawy wiarygodności, podniesienia wiarygodności. Powinno, no bo wtedy po prostu nie można wysuwać tego typu zarzutu, że prawda, specjalnie przydzielono tej sprawy danego sędziego. No to jest to, tak jak na tym wizerunku tej Temidy, prawda, ona ma zawiązane oczy, żeby być bezstronna. I temu służyć ma reforma, między innymi właśnie ten element, o którym mówimy, czyli losowy przydział spraw, żeby nie można było stawiać zarzutu, że są równi i równiejsi. Więc wydaje mi się, że co jest bardzo istotne, że w toku tej dyskusji gdzieś w pewnym momencie się okazało, że robimy bardzo dużo o to, żeby pokazać, jakie są nieprawidłowości w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i kampania medialna i te wiadomości, których można w mediach się doszukać, więc w efekcie nagle zaczynamy mieć takie poczucie, że z tą sprawiedliwością jest coś nie tak. No to jest to bardzo, bardzo złe, bo to podważa tak naprawdę zaufanie do państwa, więc jest kluczowe, co zrobić, żeby przywrócić zaufanie obywateli do państwa i wydaje mi się, w tym również do sądów, i wydaje mi się, że ten element tego przywracania normalności, przywracania zaufania, to jest chociażby to mechanizm losowania. No właśnie, bo jednocześnie oczywiście praktyka życia pokazuje, że nie wszystkie sprawy da się losować. To też przewidziano w ustawie, bo chyba dobrym jest rozwiązaniem to, że spod losowania są wyjęte chociażby sprawy o tymczasowy areszt, no bo to sędziowie na dyżurach. No bo tam są dyżury po prostu, więc to nie da się inaczej, bo to trzeba szybko zareagować, bo jednak... No i w sobotę i niedzielę też. No, dokładnie, ale też chodzi o to, żeby jednak nasze wolności były maksymalnie chronione, czyli żeby tutaj to sąd mógł, tak jak do tej pory, decydować o tym, czy można kogoś tymczasowo aresztować, czy nie. No i w tym momencie nie da się losować sędziego, jeżeli to musi szybko zapaść, więc to jest bardzo, bardzo rozsądne rozwiązanie, zwłaszcza też, że oczywiście od tych rozstrzygnięć można zawsze się odwołać i to też stosunkowo szybko te rozstrzygnięcia zapadają. Tak, bo tu chodzi o to, żeby jednak nie szafować nadmiernie tym środkiem zapobiegawczym. W ustawie jest również zapis o tym, że składy sędziowskie mają być niezmienne, niezmieniane. To będzie służyło dobrze procesowi sądowemu, czy są jakieś zagrożenia? Znaczy, to też zależy, bo żadna zasada nie może funkcjonować bezwzględnie, bo jeżeli sędziowie będą długotrwale chorować, czy będą zmiany organizacyjne i będą przechodzili do innych sądów, na przykład do wyższej instancji, czy w toku procesu no, zdarzy się coś, co spowoduje, że sędzia nie może orzekać. No, oczywiście skład sądowy musi ulec zmianie, natomiast chodzi o to, żeby te przypadki maksymalnie ograniczyć. Czyli żeby to był wyjątek, a nie reguła. Bo powiem tak, bo oczywiście sędzia
może zapoznać się z aktami, z dokumentacją, ale to jest zupełnie inaczej niż uczestniczyć w posiedzeniu, niż widzieć, jak dany dowód na przykład ze świadka jest przeprowadzony. No oczywiście teraz jest o tyle łatwiej, że jest to rejestrowane, więc można odsłuchać, ale to też nie jest to samo niż być na sali i samemu to przesłuchanie przeprowadzać, bo też prawda, sędzia zada określone pytania, które jemu są potrzebne. Jeżeli ktoś inny będzie orzekał, to może się okazać, że on miałby potrzebę zadania innych pytań, więc zmiana składu sędziowskiego po prostu, jeżeli nie jest niezbędna, no może z jednej strony i przedłużać postępowanie, ale też może prowadzić do tego, że to orzeczenie może nie w każdym przypadku być optymalne. Mamy ten element reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli to losowe prowadzenie spraw, przydzielanie spraw. Cały czas przed nami debata nad prezydenckimi projektami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Te ustawy są też potrzebne, Pana zdaniem, do reformowania wymiaru sprawiedliwości, bo no, ktoś może powiedzieć, no zmieniliśmy procedurę, więc bardziej dbamy o niezależność i niezawisłość sędziów, więc może już zostawmy te już instytucje tak poważne jak KRS i Sąd Najwyższy. To znaczy, wydaje mi się, że to, co usłyszeliśmy z ust przedstawicieli zarówno Krajowej Rady Sądownictwa w toku tej debaty, jak i z ust przedstawicieli Sądu Najwyższego, jak pewne zachowania wysokich urzędników tego sądu były tłumaczone, bardzo wyraźnie pokazuje, że zmiany są niezbędne, że coś tam zadziało się źle i po prostu ewidentnie te ciała nie funkcjonują w taki sposób, jak powinny. No, a jednak tak naprawdę rola Krajowej Rady Sądowniczej i Sądu Najwyższego jest bardzo duża. Z jednej strony, jeśli chodzi o kształt personalny sądownictwa, a z drugiej strony linię orzeczniczą. No jednak Sądowi Najwyższemu zdarzało się kształtować linię orzeczniczą w sposób, powiedziałbym, zaskakujący w niektórych sprawach, jak chociażby lustracja, ale... No teraz ostatnio mówi się dużo o tym wyroku w sprawie karuzeli VAT-owskich, że ułatwiła działalność. Działalność, dokładnie. Tak. Więc... Że problem był, no to pokazuje chociażby to, co się ostatnio działo. Także tutaj niewątpliwie wydaje się, że zmiany są potrzebne. Oczywiście jest kwestia dyskusji o szczegółach. Natomiast moim zdaniem bez zmian nie da się odbudować zaufania, bo ono zostało bardzo mocno nadwyrężone, do czego przyczyniły się niestety obie strony tego sporu, czyli zarówno ci, którzy chcą zmieniać, ale w dużym stopniu też ci, którzy za wszelką cenę usiłują uniemożliwić te zmiany, tak jak tłumaczenie Rzecznika Sądu Najwyższego o motywach działania jego pryncypała, no, wydają się być mocno niewłaściwe. A Pana zdaniem temperatura tego sporu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości, ona opadła już po tych protestach lipcowych, no było takie apogeum protestów lipcowych. Można mówić, że jest spokojnie już w tej chwili? Znaczy, pożyjemy, zobaczymy, no bo na razie ciągle Sejm nie proceduje nad tymi projektami. Poprzednie protesty były związane z trybem pracy w Sejmie i tak dalej. No ja mam nadzieję, że już tyle tej debaty się odbyło, że to będzie spokojniej, ale czy rzeczywiście tak będzie, no to zobaczymy. No też są jednak środowiska, które są zainteresowane, by wszystko, co się dzieje, wykorzystać przeciwko temu rządowi, a w sytuacji, gdy on popełnia jakieś błędy, no to tym bardziej łatwiej to wykorzystać. No tutaj, ponieważ była różnica zdań między panem prezydentem a większością sejmową, no to też jest to taki klimat, który może sprzyjać po prostu próbą ponowienia tych protestów. No pożyjemy, zobaczymy też, jaki wpływ na te nastroje społeczne będzie miała ta kampania billboardowa czy medialna, o której mówiłem wcześniej, która próbowała
wykazać intencje rządzących, ale jednocześnie wzbudziła kontrowersję, czy to był właściwy sposób wykorzystania środków pochodzących jednak ze spółek publicznych. Ustawa właśnie ta prezydencka, ona dopiero trafi być może na posiedzenie Sejmu, które będzie w przyszłym tygodniu. Natomiast właśnie dużo będzie zależało od trybu pracy, czy na przykład jeżeli większość sejmowa PiS będzie chciał szybko te ustawy uzgodnione z prezydentem, poprawki wprowadzić i znowu w ekspresowym tempie procedować, to może znowu dojść do takiej eskalacji protestów? Znaczy, ja mam nadzieję, że nie. I też, no ja mam nadzieję, że wszyscy się uczą, więc też pytanie, czy będzie wola, żeby powtarzać takie dopychanie. No bo opozycja będzie grała na przewlekanie sprawy, a tam rozumiem, że chodziło, żeby załatwić jednak przed wakacjami parlamentarnymi. Tutaj już akurat tego problemu nie ma, tak? Jesteśmy już po wakacjach, więc... Do Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu. Więc Sejm ma więcej czasu, więc myślę, że to aż tak nie będzie, nie będzie ten czynnik działał. No oczywiście pożyjemy, zobaczymy, bo to no, też istotne jest, żeby to, co Sejm uchwali, było dobrej jakości, bo to też może wpłynąć po prostu jednak na klimat debaty publicznej i też pytanie, czy będzie wysłuchanie publiczne, czy nie, bo to też jest jakiś tam czynnik, który może pozwalać... Wysłuchanie publiczne może osłabić. Może rozładować pewne emocje, tak? No bo część ludzi nie miała okazji wyrazić swojego niezadowolenia, tak? W Sejmie mogli to jedynie zrobić przed Sejmem czy przed Sądem Najwyższym, aczkolwiek no, też trzeba pamiętać, że media donosiły, że jednak te protesty w jakiś sposób tam były finansowane przez podmioty, które również są finansowane z zagranicy, więc też jest pytanie, jak to wyglądało. No pożyjemy, zobaczymy, no trudno. No trudno tak, trochę żeśmy poznali kuchni politycznej tak, i parlamentarnej przy okazji tych... Więc może to też wpłynąć na decyzję ludzi, czy dalej będą uważali, że rzeczywiście jest to w jakiś sposób groźne dla nich, zwłaszcza, że jedna z tych ustaw już obowiązuje i chyba no, nic takiego się nie stało, co by spowodowało, że ludzie mają poczucie, że ich prawa i wolności są zagrożone. No tak, bo nie można też chyba mówić, że doszliśmy do takiej sytuacji, że właśnie ta ustawa, chociażby o tym właśnie sprzewidująca losowy przydział spraw, że ona spowodowała osłabienie czy uderzenie w niezawisłość sędziowską, bo to zupełnie nie wpływa na niezawisłość sędziowską. Nie, to absolutnie, no akurat z niezawisłością sędziowską nie ma żadnego znaczenia. To chodzi, jest tylko mechanizmy organizacji tak. sądu, czyli te kwestie czysto administracyjne, które nie mają nic wspólnego z samą treścią orzeczeń. Natomiast tutaj też niestety przy okazji tego sporu coraz bardziej widać, że są siły, które też są zainteresowane jakby budowaniem takiego podziału bardzo plemiennego i to po obu stronach barykady, bo z jednej strony jest bardzo właśnie ta ostra krytyka wymiaru sprawiedliwości przez rządzących i przez media przez nich kontrolowane, a z drugiej strony są takie działania jak próby stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej do adwokatów, którzy głosowali za tymi ustawami, czy wykluczanie ze stowarzyszenia tak zrzeszającego sędziów, tych urzędników, którzy w tych pracach brali udział, czy też przy tej okazji chociażby z tej Rady Programowej Znaku wykluczono jednego z byłych redaktorów naczelnych tego pisma. Także to pokazuje, że jest taka tendencja do wykopywania rowów i zamiast dyskusji o meritum, to po prostu operowania takimi no, kliszami, swój, obcy, dobry, zły. I to nie sprzyja niestety jakości przyjmowanych rozwiązań. I dlatego miejmy nadzieję, że teraz dyskusja, tak jak Pan mówił, miejmy nadzieję, że będzie dużo lepiej prowadzona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Paweł Pelc, radca prawny. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.